Szczęść Boże i dobry wieczór. Okazuje się, że z Eliaszem mamy pewien problem. Ten problem polega na tym, że on nie zostawił żadnych pism. Poznajemy go jedynie z relacji, jakie znajdujemy w pierwszej i drugiej księdze królewskiej i kilku takich wspomnień, napomknień w różnych miejscach w Biblii. Natomiast urósł on do takiej rangi kultowej postaci, takiego proroka, na którego czekają Żydzi, który ma poprzedzić przyjście Mesjasza. Oczywiście my czytaliśmy już Ewangelię, znamy Pana Jezusa i w Nim rozpoznaliśmy Mesjasza, więc wiemy, że tym Eliaszem był Jan Chrzciciel, tym, który raz jeszcze pojawił się na ziemi. Ale te historie związane z Eliaszem, one w dużej mierze są rodzajem takich kwiatków Eliasza. Tak jak są kwiatki świętego Franciszka, takie historyjki, dykteryjki. Nie wiem, czy zauważyliście, ale w ogóle nie mówiłem, gdzie się urodził. Urodził się w Tiszbe, ale niewiele więcej wiemy o jego pochodzeniu. I tak samo po tych doświadczeniach, o których już opowiadałem tutaj i które już czytaliśmy na temat Eliasza, teraz okazuje się, że pojawia się ni stąd, ni zowąd historia taka jakby wyrwana z kontekstu, jakby stanowiła jakąś odrębną przypowieść i opowiastkę. Chcę powiedzieć o Eliaszu, który nauczył się być sprawiedliwy. Jest zapalony od wewnątrz pragnieniem sprawiedliwości. W Izrael, absolutnie pięknym miejscu w Izraelu, miejscu rozciągającym się u stóp góry Tabor, poszatkowanym polami, gdzie są bardzo żyzne ziemie, znajdowała się nieduża winnica Nabota. Zwyczajnego Żyda, który uprawiał tę winnicę, dziedzicząc ją po swoich ojcu i przodkach. W Izraelu to trzeba pamiętać. Ziemia jest czymś świętym. Jest czymś, co wiązało się z Bożą obietnicą. I w Izraelu i w Królestwie Judy były osiedlone poszczególne pokolenia narodu wybranego. I ten związek z ziemią, można powiedzieć, ma charakter sakralny. I okazuje się, że ta winnica Nabota wpadła w oko Achabowi. I król zapałał taką żądzą, żeby połączyć te sąsiadujące ze sobą pola i żeby Nabot mu sprzedał tę ziemię. Oczywiście spotkał się z odmową, oczywiście spotkał się z oporem. I co wtedy zrobił król? Strzelił focha. Tekst biblijny mówi o tym, że król obrócił się do ściany i w takim smutku się pogrążył. Ale król Achab miał bardzo sprytną, przebiegłą i taką rozpolitykowaną żonę Izabel. Ta nie pozostała długo, nie czuła na smutek męża. Sprytna żona uruchomiła cały aparat władzy. Posłużyła się swoim królewskim autorytetem, ale wykorzystała go używając kłamstwa, oszczerstwa, posługując się podstawionymi świadkami, którzy złożyli fałszywe zeznania. Wykorzystała również taką w zasadzie świętą procedurę sądu. To spowodowało, że Nabot, oskarżony o bluźnierstwo przeciwko Bogu i przeciwko królowi, poniósł śmierć przez ukamienowanie. Ziemia kogoś, kto bluźnił Bogu, stawała się w pewien sposób państwowa i oczywiście przejął ją król Achab. Być może należy tutaj zrobić taką małą dygresję, bo ciągle żyjemy w takim świecie, gdzie ktoś ubogi,
Ktoś, kto ma niedużo, ciągle jest napadany przez wielkich tego świata. Ciągle oszukiwany i wykorzystywany. Te rzeczy się nie zmieniają. I to słowo proroka, ono przychodzi dokładnie do takich historii i uczy nas też wrażliwości. Uczy nas też bycia w tym świecie. Jeżeli Pan Bóg kieruje do nas słowo, to nas nie wyrywa z tego świata, ale pozwala nam w tym świecie przetrwać, przejść przez czasami bardzo trudne doświadczenia. To jest taki odprysk być może, ale warto sobie na chwilę chociaż o tym pomyśleć. Eliasz w zasadzie dotychczas był w tej historii nieobecny, ale dokładnie ta niesprawiedliwość, to zabójstwo i potem przywłaszczenie cudzej ziemi spowodowało, że zszedł z góry. I to zszedł z góry ten Eliasz, który jest już zupełnie innym człowiekiem. Staje naprzeciw Achaba i mówi: zgrzeszyłeś. Nazywa grzechy po imieniu. Ma odwagę w sobie, ale też taką mądrość. Zapowiada, że ród Achaba wymrze, że nie będzie kontynuacji. Potem, kiedy Achab trochę się skruszy, tak, poprosi o przebaczenie i podejmie pokutę, dowie się, że tak naprawdę to dopiero jego potomek zakończy ten królewski ród. A historia dotyczy Ochozjasza, syna Achaba, który, no jakby to powiedzieć, no taka historia jest trochę jak z bajki, wypadł przez okno z pałacu, trochę się potłukł i potrzebował jakiegoś uzdrowienia. I co zrobił ten niemądry król? Oczywiście poprosił o jakieś wstawiennictwo Baala, Baalzebuba, jak jest napisane w tekście. Wysłał tam swoje sługi i to nie podobało się Bogu Jahwe. Eliasz znowu się przebudzi. Przebudzi się w taki sposób, że kiedy przyjdą żołnierze, cały oddział ze swoim dowódcą do Eliasza, Eliasz zatrzyma wysłanników królewskich, zatrzyma cały oddział wraz z dowódcą i sprowadzi na nich ogień z nieba za karę, bo idą do fałszywego Boga. Spotka to jeden oddział, potem następny oddział i dopiero za trzecim razem dowódca poprosi o życie. I wtedy Eliasz pójdzie do młodego króla i powie: zgrzeszyłeś, zdradziłeś Boga Jahwe, dlatego umrzesz. I król umiera. Ogień sprawiedliwości. Nie można służyć Bogu i Mamonie. Nie można służyć Bogu i oddawać cześć Baalowi. Nie można służyć Bogu, a jednocześnie szukać jakiegoś uzdrowienia i zbawienia poza Nim. Czego nauczył mnie w tej historii Eliasz? Zaprosił mnie do tego, żeby z odwagą angażować się w rzeczy doczesne. Takie sprawy, które nazywamy świeckimi, takie sprawy, które wydarzają się między nami, dotyczą naszych społeczności. Mogę zbudować sobie taki rodzaj duchowości i taki rodzaj spotkania z Panem Bogiem, mogę też pielęgnować, który jest jakby w zaświatach, jest ucieczką od świata. Eliasz pokazuje, że w te sprawy ziemi trzeba się angażować, że tylko my je możemy przemienić z Bożą pomocą. I po to nam jest potrzebny ogień sprawiedliwości. Niechże on zapłonie.